Dzień dobry, witam serdecznie w telewizji w Polsce.pl. Ja nazywam się Aleksandra Rybińska, a to jest gorące pytanie, tym razem wokół sytuacji na Mołdawii. A ta sytuacja jest dosyć ciekawa, bo w niedzielę kilkadziesiąt tysięcy osób protestowało w centrum Kiszyniowa, domagając się przyspieszonych wyborów parlamentarnych i wyrażając sprzeciw przeciwko obecnemu rządowi. W Mołdawii rządzą postkomuniści, którzy, no cóż, są oskarżani o korupcję. To jest problem, który trapi Mołdawię od wielu lat, a niedawno wybory prezydenckie wygrała Maja Sandu, przewodniczyni Partii Działania i Solidarność, polityk proeuropejska, i to właśnie Maja Sandu zwołała te protesty, no i pojawiła się nadzieja na to, że Mołdawia, która w zasadzie od zawsze pozostaje pod wpływem rosyjskim, może tym razem w jakimś niedalekim czasie da radę się od niego uwolnić. Ale o to zapytam mojego gościa. Jest nim Jakub Lachert z Warsaw Institute. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor. Bardzo dziękuję za zaproszenie do programu. Dzień dobry państwu. No właśnie, te protesty, które się odbyły w niedzielę, one były dosyć duże jak na Mołdawię. Dlaczego te żądania przyspieszonych wyborów? Bo jeśli dobrze rozumiem, to niedawno o przyspieszonych wyborach mówił także obecny rząd i obecny prezydent Igor Dodon. Tak, no, tylko że zmieniła się całkowicie sytuacja polityczna na scenie w Mołdawii. Przede wszystkim też socjaliści się nie spodziewali tego, że ich kandydat Igor Dodon, który był tak naprawdę siłą napędową tego całego ruchu prorosyjskiego, można powiedzieć, w Mołdawii, przegrał wybory z kandydatką proeuropejską, co pani już wcześniej wskazała. No i sytuacja polityczna się o tyle zmieniła, oczywiście biorąc pod uwagę system polityczny w Mołdawii, gdzie pan prezydent nie ma wiele prerogatyw i w zasadzie pozostawanie w takim systemie kohabitacji, gdzie prezydent jest prozachodni, rząd mniejszościowy próbuje prowadzić politykę bardziej prorosyjską, no byłby o tyle trudny dla tej strony pozachodniej, biorąc pod uwagę, że prerogatywy prezydenta są bardzo ograniczone, no i w zasadzie Maja Sandu w takim układzie byłaby pewnego rodzaju figurantem i nie miała większego znaczenia na scenie politycznej, ani w kraju, ani na międzynarodowej scenie politycznej. Stąd wydaje się, że ta strona proeuropejska, żeby mieć faktyczną władzę w Mołdawii, no, potrzebuje zdobyć władzę również w parlamencie. Mołdawia to jest też ciekawy przykład na scenie postsowieckiej. Jest jedynym państwem, które miało od samego początku tradycję prawa parlamentarne, to parlament jest tym głównym ośrodkiem decyzyjnym. Aczkolwiek też tutaj trzeba podkreślić, bo często to jest taka pułapka na Zachodzie, wydawało się, że parlamentaryzm w Mołdawii świadczy o pewnej demokratyzacji tego ustroju. Natomiast w przypadku Mołdawii od początku, od uzyskania niepodległości w 1991 roku, ten parlamentaryzm wynika nie z postawy demokratycznej społeczeństwa, jednak pewnego rozdrobnienia politycznego i stąd te podziały właśnie budują się na poziomie parlamentu, a nie silnej instytucji prezydenta, tak jak to ma miejsce na Białorusi czy w innych państwach postsowieckich. No ale to jakie są teraz jeszcze szanse na te wybory przyspieszone? Miałyby mieć miejsce na wiosnę przyszłego roku, no ale to w tej chwili wygląda na to, jakby jednak tak się nie stało. No, wydaje się tutaj szczególnie postawa socjalistów, no, biorąc pod uwagę dosyć skorumpowany charakter tej władzy i możliwość przyjęcia władzy przez stronę prodemokratyczną, prozachodnią, no jest obawa, że po przyjęciu władzy przez Maję Sandu, jej ośrodek polityczny, no dojdzie jednak do próby oczyszczenia tego systemu politycznego, który no jest skorumpowany od warstw tutaj na poziomie samorządowym po szczyty polityczne, więc właśnie to chyba było jedno z haseł.
na demonstracji, że precz z korupcją. No, przypomina mi się to, że kilka lat temu chyba 1,5 miliarda dolarów wyparowało, już nie wiem, ile to było tak, z budżetu. Tak, 1,5 miliarda, biorąc pod uwagę, że wtedy budżet Mołdawii to było około 11, no to można to przeliczyć na 1/8 budżetu Mołdawii, więc no, biorąc pod uwagę państwo z licznymi trudnościami, często określanym, jak to w zasadzie to jest już takie, każdy artykuł o Mołdawii zaczyna się od słów najbiedniejsze państwo w Europie, więc no, no bierzemy tak pod uwagę, że państwo, to prawda, państwo tak, nie posiadające odpowiednich rezerw budżetowych, wyparowanie 1,5 miliarda z ich budżetu, no, było dosyć znaczące i spotkało się z wielką falą protestów. Ja byłem też dwukrotnie w Mołdawii w trakcie tych protestów i postawy społeczeństwa, bo akurat w Mołdawii my cały czas tak myślimy o tych podziałach prozachodni i prorosyjski, natomiast no, wydaje się, że rząd ówczesny na czele, początkowo była koalicja Wlada Plachotniuka i Wlada Filata, Wlada Filat w końcu był nie oskarżony o ten skandal korupcyjny i nawet trafił po wyroku do więzienia. Natomiast w społeczeństwie mołdawskim przede wszystkim jest sprzeciw wobec korupcji. To jest od społeczności prorosyjskiej, oczywiście Mołdawia jest bardzo zróżnicowana etnicznie, ale ten sprzeciw wobec działań korupcyjnych rządów, niezależnie czy są proeuropejskie czy prorosyjskie, no jest jednak tą główną siłą, która jest decydująca w wynikach, która prowadzi do obalenia rządów, które są uznawane przez korupcyjne. Tak było z partią demokratyczną Wlada Plachotniuka, która początkowo była odsunięta przez z jednej strony ugrupowanie Maisa, do drugiej strony socjalistów, stworzenie w 2019 roku dosyć egzotycznej koalicji tych dwóch ugrupowań, która oczywiście się rozpadła, bo nie miała żadnej racji bytu. Natomiast no, to był sprzeciw społeczeństwa wobec korupcji. Tak samo ostatnie wybory prezydenckie wygrane przez Maję Sandu. Dosyć niespodziewanie, no bo jeśli weźmiemy pod uwagę te podziały na prorosyjską część społeczeństwa i prozachodnią, no jednak scena polityczna w Mołdawii wyglądało na to, że powinna być bardziej korzystna sytuacja dla Igora Dodona. No ale rozumiem, że w tych wyborach prezydenckich głosowali przede wszystkim obywatele Mołdawii, którzy mieszkają poza krajem, czyli cała ta diaspora, wszyscy ci, którzy wyjechali po prostu z Mołdawii ze względu właśnie na to, że no ciężko tam wyżyć, wyjechali szukać lepszego życia. Obywateli mieszka tak na zachodzie Europy, w Hiszpanii, we Włoszech, we Francji. Ze względów językowych. I że to oni chcą, żeby ta Mołdawia się zmieniła, żeby mieli do czego wrócić. Tak, w znacznym stopniu ma pani rację, że diaspora tutaj w dużym stopniu też przesądziła. Natomiast no, jeśli weźmiemy pod uwagę na przykład kontrkandydatów Maisa do Igora Dodona w pierwszej turze, na przykład na Uszati, działacz prorosyjski, no jednak jego elektoratu musiała zagłosować na Maję Sandu, więc tutaj można też wysnuć wnioski, że ten podział na prorosyjskie i prozachodnie ugrupowania, w tym przypadku jednak część jego elektoratu zagłosowała na Maję Sandu. No ale jaka jest właściwie szansa na to, że Rosja zaakceptuje Maję Sandu? Czy rzeczywiście tutaj Dodon jest tym politykiem, który jest jakby gwarantem dobrych relacji z Rosją, on się zresztą tak przedstawia, czy rzeczywiście będzie jakaś ostra reakcja Moskwy, czy Kreml będzie próbował się porozumieć także z Mają Sandu? Znaczy, przede wszystkim Kreml trzeba wziąć pod uwagę, że Rosja nie ma pełnego zaufania do polityków mołdawskich, bez względu na to, za jaką opcję się opowiadają. Trzeba tu na przykład wziąć pod uwagę sytuację w 2003 roku, kiedy to Partia Komunistów Republiki Mołdawii pod rządami Woronina, działacza komunistycznego, no jednak pod naciskiem
sami Zachodu odrzuciła plan federalizacji Mołdawii. Wtedy był pomysł, żeby Naddniestrze jako integralna część Mołdawii w takim systemie federalnym posiadał wpływ na politykę centrum, co oznaczałoby na pewno w pewnym stopniu odejście od koncepcji integracji z Unią Europejską, jeśli Naddniestrze miałoby prawo weta w tamtym konstrukcji takim politycznym, tak to wyglądało. Stąd czy Igor Dodon, czy wcześniej Partia Komunistów Republiki Mołdawii nie stanowiła w pełni zaufanego partnera dla Rosji. Oczywiście, no, biorąc pod uwagę obecne zwroty i wygraną Mai Sandu, to nie jest na pewno kandydat, który cieszy się poparciem w Moskwie. Natomiast sama Maja Sandu zdaje sobie sprawę, że musi nawiązać jakieś relacje z Rosją, choćby w kontekście porozumienia w kwestii Naddniestrza. No, Naddniestrze cały czas jest dyżur częścią Mołdawii, natomiast de facto Kiszyniów nie ma żadnej kontroli nad tym terytorium. Rosja w pełni kontroluje ekonomicznie, politycznie, militarnie ten region. Stąd bez jakiegoś rozwiązania pokojowego z Rosją tego konfliktu nie ma możliwości, żeby Mołdawia, Kiszyniów sprawował pełną kontrolę nad całym swoim terytorium. Tu jeszcze dochodzi drugie terytorium Gagauzji, regionu autonomicznego w Mołdawii, który będąc w pewnym stopniu pod kontrolą Mołdawii, jednak też jest nastawione bardzo prorosyjsko. Zresztą Igor Dodon prowadził bardzo aktywnie tę kampanię na tym terytorium. To mówimy o południowej części Mołdawii, zamieszkanej przez ludność Gagauzji. To jest ludność turecka, jednak całkowicie była sowietyzowana. Znajomość języka w zasadzie to jest jedynie ograniczona. Ludność używa języka rosyjskiego, więc też to jest takie terytorium, które bardzo silnie wspiera dążenie ku Rosji. Znaczy, to nie jest trochę taka taktyka, dobrze wypróbowana taktyka Kremla? Znaczy, widzieliśmy to wokół konfliktu górskiego Karabachu, tak? Jest to takie tworzenie konfliktów, zamrażanie ich, potem odmrażanie, kiedy to jest Rosji na rękę. W związku z tym szanse chyba na to, że Rosja się zgodzi na zmianę statusu Naddniestrza, chyba nie są zbyt duże. Znaczy, ma pani całkowicie rację. Dopóki Rosja nie będzie miała swojego zaufanego polityka w Kiszyniowie i Naddniestrze nie będzie miało prawa weta w podstawowych kwestiach dotyczących polityki międzynarodowej Mołdawii, do tego momentu na pewno Rosja nie zgodzi się na żadne porozumienie, które mogłoby w rzeczywistości eliminować wpływy Rosji z całej Mołdawii. Też tutaj, jeśli wspomnimy o Igorze Dodonie, który wydawało się, że będzie tworzył taką silną prorosyjską bazę polityczną w Mołdawii, zresztą stwierdził, że za tym, żeby odstąpić od umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, do czego nie doszło. Też był bardzo ciekawy jego wywiad dla Bielsatu w pewnym momencie, kiedy on twierdził, że dla niego punktem odniesienia jest prezydent Łukaszenko. To było w 2018 roku, obecną sytuację na Białorusi. Natomiast on chciał być silnym liderem, który konsoliduje wszystkie środowiska prorosyjskie w Mołdawii, również działając w Naddniestrzu, chociażby budując swój elektorat wśród mieszkańców Mołdawii zamieszkujących ten region. Ja pamiętam swoją wizytę w 2009 roku w Mołdawii i uderzyło mnie właśnie niski poziom rozwoju tego kraju, bo to była pierwsza rzecz taka bardzo uderzająca. Oczywiście trochę czasu już minęło od 2009 roku, natomiast było to takie uderzające, czyli tu jest też jakby taki problem, że jednak na Białorusi
przez jakiś czas żyło się nie najgorzej za Łukaszenki. Znaczy tam płace poszły w górę i rzeczywiście było nawet lepiej niż na Ukrainie. I teraz dopiero jak już takiego pewnego kryzysu, więc trudno to rzeczywiście tu porównywać. No Białoruś jednak... Znaczy przede wszystkim to jest też zupełnie inny potencjał gospodarczy. No, Białoruś jednak, chociażby przemysł petrochemiczny jest bardzo zaawansowany, jest wiele gałęzi gospodarczych, które są bardzo silne na Białorusi. Natomiast no, Mołdawia jest krajem wybitnie rolniczym. Przepraszam, my niestety musimy zrobić tutaj przerwę. Proszę zachować tą myśl na drugą część. Będziemy kontynuować rozmowę. Serdecznie Państwa zapraszam.